Ulica Długa w Lublinie. To w tej kamienicy na parterze mieszkał Gustaw C. Mężczyzna został dźgnięty nożem prosto w serce. Był prawdopodobnie przypadkową ofiarą, ponieważ sprawca szukał w tym miejscu zupełnie kogoś innego. Ale czy tak naprawdę było? Znałeś go? No, jako sąsiada, tak. To coś, nie? Browara się wypiło i tyle. Otworzył drzwi i tyle. Dostał kosą i po człowieku. Z tych danych, które mamy, ponieważ w trakcie śledztwa przesłuchaliśmy właściwie prawie wszystkich mieszkańców tej kamienicy, w której zamieszkiwał, wiemy, że była to osoba w zasadzie normalna, możemy to tak nazwać. Nie miała jakichś zatargów z innymi osobami. Ustaliliśmy, że nie dochodziło do żadnych jakichś sprzeczek, które mogłyby wskazywać, że ktoś się chciał mścić. Mieliśmy taką informację, że być może doszło do zabójstwa z powodu jakichś konfliktów z osobami, które opuściły zakład karny. No niestety ten ślad również nie dał nam żadnych odpowiedzi na pytania, kto dokonał tego zabójstwa. Oni tutaj takie interesy prowadzili, że tam brali telefony, wystawiali zaświadczenia, nie? Słuchaj, a na pewno żeście się zastanawiali, dlaczego on zginął? Kręcili się i ruskie i Ukraińcy chyba. Gdzieś myślisz? Niespodziewanie jeden ze znajomych zamordowanego przedstawił zupełnie inny motyw zabójstwa. On handlował różnymi telefonami, zaświadczeniami, tego typu rzeczy robi, nie? Pomógł być mógł. Nie chcę. Pomógł inny. A ja nie będę galał. O co tu chodziło? Dlaczego on zginął? O narkotyki. Jak o narkotyki? Narkotyki. Dlaczego? Nie wypłacał się. To się dowód. Tak, to się bo przyszedł. Czy oni handlowali atakami? Na przykład. Nie. Co, trawką handlowali? Wiem, że chodziło o narkotyki. Na stówę. Znaliście go? No, to znaczy znali się. To nie był ani mój kolega, ani nic, no. On tu niedługo mieszkał. On wynajmował mieszkanie. On jak się tu wprowadzi, to od razu zaczął handlować? A z czego był? Jak nigdy nie pracował? No niby z tych telefonów, z tych zaświadczeń. Stupy, panie! Jakie telefony były? Chyba, że na pompę to musieli firmy pozakładać. No tak. No. Janka miała założoną lewą firmę. No. Nie oczymy na dachy. Czyli tu ruch był duży, jak oni tutaj przylatywali. Gotowa. W nocy. No zazwyczaj do tego, bo policja śpi wtedy. A ten Gustaw sam też trwał, czy tylko handlował? No ale, bo to się awantura była. Hipoteza o handlu narkotykami nie została zweryfikowana w śledztwie. Może ktoś z Państwa chce podzielić się wiedzą na ten temat. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.